Toka Boka! Hej Słodziaki, a dzisiaj najnowszy dodatek w toce! Słuchajcie, jest najnowszy dodatek w toce, który jest idealny dla kitka, stworzony specjalnie właśnie dla niego! To jest dodatek normalnie ze zwierzakowym domem! Dokładnie! Nie sądziłam, że zrobią takie coś na święta, ale jestem miło tym zaskoczona! Tak długo czekałem, żeby dostać właśnie w końcu zwierzakowy domek. Ja sam robiłem zwierzakowe domki, a teraz można po prostu kupić go w dodatku! Zaktualizowałam tokę, teraz idziemy do gry. Ogólnie przez to, że trzeba będzie wybudować nowy domek, nawet nasz sąsiad stwierdził, że będzie wiercić. Tak jak słyszycie, w tle wierci. Co? Co to jest? Musisz spakować jakiś domek, bo nie masz miejsca na budowę nowego. Jak to? No bo masz wszystkie domki. Nie. To jest ciężka decyzja. I powinni nową planszę zrobić. No nie, nie każdy ma wszystkie domki, wiesz? Ale ja uważam, że powinni. Jeśli też tak uważacie, to dajcie kciuka do góry, jeśli powinni zrobić nową planszę na nowe domki. Wydaje mi się, że najmniej wykorzystywany to jest ten twój domek. Dobra, to go spakujemy, bo chyba można go odłożyć ze wszystkim coś w środku. Naciśnij dwa razy na niego, czy coś takiego? No to go usuniemy, no trudno. Nie, bo chyba go można spakować. No ale się nie dało. No naciśnij na to. No naciskam. No naciskam, no, żeby nie, wejść. No. Tak się chyba nie da. Co to jest? Spróbuję kliknąć? Spakuj. O, molteczko! To... Teraz tak dostajesz to, w sensie jako wow! Ej, to jest naprawdę mega wielki plus. Ale nie mówcie, że ja tylko tutaj mogę to rozpakować. No nie, na pewno tak nie będzie. Na 100%? Na 100%. Wyjdź, no po to masz domek. O, mateczko, nie będzie. To ja chodziło o to, że masz taką informację chyba, że po prostu dostałaś ten dodatek, żeby to lepiej tak pokazać, tak. Dobra, to ja, słuchajcie, ja usunę ten, usuniemy i wybudujemy, bo jest... No, co ale jest? Nie, ten miałaś usunąć. Cicho! No nie! Budujemy nowy domek, ponieważ jest najnowszy dodatek, który posiada nowy dom, chyba? To, tu jeszcze, tu, to jest, jest dom! On ma kocie uszy! Ej, ja chcę taki dom w przyszłości. Chcę mieć okna w kształcie uszów kota, widzisz to? O ja, ale mega! Wygląda super, bardzo mi się podoba. Teraz wchodzimy i zobaczmy, co my mamy tam takiego. To jest jedno piętro, dwa piętra? Wydaje mi się, że to będzie jedno piętrówka. Jaka łapka, o matko! Rzeczy! Masz ogródek, w którym masz błotko, możesz się kąpać. Widzisz te tyci stopy? Ja cię kręcę, jakie to jest urocze! I zobaczcie, fragment ulicy. Pierwszy raz coś takiego jest razem z ogrodzeniem. Bardzo mi się podoba. O ja, i nawet więcej okien. Duże jest zwykłe. Czy ty widzisz tą ścianę w łapki? To jest ściana w łapki. Tak, a tutaj zobacz sobie na to. Czy to jest kiełbaska? Chyba tak. Dobra, słuchajcie, musimy zobaczyć, jakie mamy tutaj mebelki, bo to pewnie będzie totalny sztos. Mamy łóżka, tylko tak bardziej jak pies. No, no tak, tak, tak. A to jest taki baldachim, to się na pewno da zamknąć. Jestem w 100% pewny. No ale to dopiero w budowaniu. Team psy czy team koty? Piszemy w komentarzu. O, ja cię kręcę. Co to jest? To są sardynki. To jest dla sardynek. Opakowanie sardynek. Ale to jest łóżko. Tak, to jest łóżko. Na kota. A może? Jeszcze jako ramen. Jakie to jest super, ej, nie. To? To nie wiem, czy to już jest z tego? Tak, mówisz? To jest z tego i tak? Nawet mamy takie coś. Ja cię kręcę. To takie? Też? Zobacz, ile tych rzeczy. Dodatek kosztował 17, 18 zł. Tanio. Więc był drogi. Jak drogi? Jak na tanio. Meble. Kiedyś meble były za nie, 9. Ale to były te małe, były za 9 czy za 5. O matko, jaki fajny. Ej, ja chcę kupić. Kupcie mi taki tego. Ja chcę taki. Chcę taki i ten. Patrz, to jest jako dywan. Możesz to w domu postawić i osobno łapki. O matko. Te łapki, które tu leżały, można pewnie je tak. O, ej, to jest naprawdę. Ej, to jest super. A czy ja mogę dywan na dworze położyć? Mogę. Dobra, jest naprawdę sztosik. O nie, a nie, to już co było. To, bo to już było, siki, nie, ale to już było. Okej, okay, idziemy dalej do... Nie, no to jest w kształcie kostki. W kształcie rybki tam jest dalej. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Stąd ten stolik, tu obrazki, mamy tu zasłony, ale no tych okien się nie zasłania. Łapkowe zasłony, eleganckie. Wow, ładnie. O, ile obrazków nowych. Piszcie w komentarzu, jak podoba wam się dodatek, moim zdaniem jest 10 na 10. Chodźcie, pazurki. Tak, to jest... Słuchajcie, na moim Instagramie też mam kilka moich rysunków i obrazów, będzie mi bardzo miło, jak tam zajrzycie, także zapraszam was tam cieplutko. Okej, okay, w półkach mamy półeczkę na nasze zwierzątko, na kucaka. Dlaczego dopiero teraz? Ile trzeba było czekać na tak perfekcyjny dodatek? Perfekcyjny. Ja jestem team pieski, kitek jest team koty, team więc... koty. No, zaraz zobaczymy, który pokój będzie lepszy. Jeśli chcecie odcinek wielkiego pojedynku... Co? Ej. To jest toaletka psiakowa i toaletka kotowa. Jakbyście się nie mogli kotowa, zdecydować. Kocia! Macie, tutaj macie psiakową szafkę, a tu macie kociakową szafkę. To jest wielki pojedynek, zdecydowanie. Tak! Słuchaj, dobra, tutaj mamy dalej kociakowe... To już pokazywałaś chyba. Pokazywałam. Tak, tak, tu już byliśmy. Szafy już patrzyliśmy. Dobra, idziemy teraz do kolejnego, do kibelku. Czy to jest kuweta? To jest jako kuweta? Chyba tak. To tak, na pewno. Obawiam się, że masz rację. O matko!
matko! Iwanna, i to jest takie jacuzzi! O matko, ej, to jest kozackie. Nie, naprawdę. Nie, nie, myślałem, nie, że będzie jakiś koci kibelek. Do lusterki idziemy? Nie, no, to. I patrzcie, jakbyście się totalnie mogli zdecydować, który jest. Jeśli w tym psiaki, tym koty, to macie i to, więc jest super. Ta tapeta w ogóle bardzo mi się podoba, która jest nie tutaj. Nie, no i te kocie łapki takie podbijane. Apteczko! Ej, ale... I to są takie do mycia rzeczy. I to jakieś ręczniczki. Ciekawe, jak się go rozłoży. Możesz go zaraz rozłożyć. Ten zaraz wszystko rozłożyłem w innym trybie. Tam były jeszcze rzeczy do mycia. Cofnij się. No tutaj dałam je przecież. Nie, nie, nie. Jeszcze tam były takie... I tu, o to. Środki czystości obok. O. No i mówiłem, takie coś byś przeoczyła. To jest na kupę. To są te woreczki na kupę tam były. To były po prostu kosze. To na dwór to ej, czy tam były ten? To jest Andrzej? Andrzej to jest? To jest... nie, Maciuś. U mnie w domu się nazywa Maciuś. Zobacz, tu mają ten taki na kupę. Na kupę. Ej, ja jestem pewny, że jak tu posadzisz kota, to on robi kupę. 100%. A to jest żwirek dla kota? No, okay. Ja cię no dobra, dalej idziemy i kuchnia. Kuchnia ma lodówkę w kształcie kota i w kształcie pieska. Do tego wszystkiego mamy tutaj... Wybierzcie mądrze lodówkę, moim zdaniem kociakowa. Tu nic nowego. O, tutaj są karma dla pieska, karma dla kotka. To tak, tutaj ci postawimy tą, tu ci postawimy tą. To też jest? To też jest karma? To są bardziej przekąski. Tutaj idziemy do stolików. O, do pakowania prezentów jest nowe, zaraz zobaczymy jak nowe? On działa. Naprawdę? Tak, chyba tak. Czyli będą jakieś specjalne prezenty kocie? No i jeszcze tutaj takie po prostu siedziska. A jedzonko brałaś, dobra, okej. Okay. Nie, naprawdę wygląda to fenomenalnie. Remontujemy dalej, bo nasz sąsiad robi remont, więc my też. Tu jest podajnik na karmę i miska dla kota i miska dla psa. Czy to jest toster w kształcie shibu? Tak. Czy to jest shibowy toster, tak, i koci toster? Ciekawe, czy on robi... I fontanna! Czy on robi tosty w kształcie shibu? Się okaże. Tutaj mamy lampy, zobacz! Jest kociakowa i jest psiakowa. Mamy tutaj też takie lampki biurkowe po prostu, o coś takiego. O, tutaj z imprezowych nie mamy nic, ale może mieć pluszaki. Ile z pluszaków? Ale nie, ma w kształcie. Ale na to. Jak nie ma w kształcie? Ten kot i ten pieseł? Nie które? Widzisz? No tutaj masz kota i psa. Kotem i piesem, ten taki zmęczony życiem. To jest bardziej jako figurka, nie jako pluszak. No tak. A ja mówię o pluszakach, ale są te długie. O nie, ja chciałem kupić ostatnio, ale stwierdziłem, że chcę giga pusina. No właśnie, ty nie chciałeś w końcu. Nie, bo na razie nie chcę. Jeśli chodzi o roślinki, patrz, na to jest drzewko chodzić. Dla kota, to jest drzewko dla kota. I radio kocie i psiakowe. To jest sztosem. No fotel koci. Mega, strasznie mi się to wszystko podoba. Dobra, słuchajcie, my tutaj urządzimy i wracamy do was z efektem końcowym. Wii! Słuchajcie, bo się okazało, poszłam tutaj na śmietnisko po więcej zwierzaków i przesunęłam, zobaczcie, mamy miejsce na kolejne domki. Stworzyli je. Właśnie widziałam, to jest nielogiczne, żeby tego nie było. Dosłownie pomiędzy. Super, to w ogóle jest cały plan. Dziwne jest to, że nam nie pokazało, bo zawsze się buduje taka przestrzeń, nam teraz nie pokazało. Idziemy najpierw po prezent, bo wydaje mi się, że w tym prezencie jest jakiś zwierzak. Tak, co? Coś podejrzewam, nie jestem pewna, ale szybko się... Złoty to świątecznie, ale to ładnie, ostatnio tu nie byłam. Złoty prezent? No chyba zwierzak tu będzie. Jest złoty, tak myślałem, szczerze. Ja ci mówię, tak, bo ma dziurki. Jeszcze dawaj jest. Jeszcze. Klikaj. O nie, dwa były, dobra, no to dajemy dwa. Trzy! Szybko. Trzy złote prezenty? Okej, tu piesek! Kotek! I kotek! A tak, koty wygrały, team koty! Wiesz, tak. Co? No i słuchaj, ja już mam ręce zajęte, bo wzięłam właśnie z wysypiska tutaj zwierzaki. A mogę ci powiedzieć? To ty weźmiesz coś, co? A my zapraszamy na nasz sklep, sklepmufinki.pl, gdzie są właśnie kiciakowe breloczki i poduszki. Tak, właśnie, zapraszamy! O, ty na czapce będziesz miał go. I tak, idziemy szybko i pokazuję wam, jak właśnie stworzyłam cały ten domek, jak go zaprojektowałam. No idziemy do naszego kociakowego domku. Usunęłaś jakiś domek, ciekawe z czym. Nie chciałam. I tak, tędy właśnie wchodzimy, to jest sam początek, dlatego od razu zaczynamy właśnie tutaj i bierzemy wszystkie nasze zwierzaki, więc o, idzie... To jest kitek junior, znaczy senior, jeśli pamiętacie z odcinka, gdzie było, otworzyliśmy wszystkie. My jesteśmy w świątecznych ubrankach, bo już się święta zbliżają. Tutaj mamy właśnie na kubki, tu mamy na pieska karmę, tutaj mamy na kocią karmę, tutaj mamy oczywiście nasze błotko, czy jak staniemy w nim... Nie, nie będziemy brudzić. A wrzuć do tego cokolwiek, bo kiedyś jak się wrzucało leniwca proszę? Do błotka, to... No, tak, jest brudny. I trzeba go wtedy umyć. I trzeba go umyć, a fontanny się da go umyć? Tak, powinno się dać. No to jest taka... O, jest! Udało się! Dobra, idziemy dalej. Wszystkich zapraszamy dalej. Jeszcze ty i psiak. Czy to jest kociakowy? Czemu? Zebrałaś mu tę nożeczkę! To jest psiakowy i kotaciakowy. On jest podziałką na dwa. Czyli kotki lądują tu, a psiaczki lądują tutaj. O, tutaj. Jeszcze brakuje nam tych. Tutaj kociakowy, tutaj jest psiakowy i tu jest kociakowy. W końcu można elegancko to wszystko rozdzielić. No, to prawda. No dobra, kitek senior już nam się tutaj nie przyda.
sprzedaż, więc na razie możemy ci podziękować. Dziękuję. Do widzenia. Tutaj mamy lodówkę, która jest pusta niestety, ale jest przeurocza. Zasłonka, w której i tutaj mamy taką półeczkę, na której można usiąść. Tost, patrz, rybie tosty i kostki. Ej, no mówiłem, właśnie się zastanawiałem. Ej, to na pewno jakieś nowe przepisy są w toku. Trzeba będzie je zaraz sprawdzić. Tutaj mamy nasze toaletki i kosze. Elegancko to wygląda, te kosze są słodkie. No, chcę mieć taki kosz. Patrz, tutaj mamy apteczkę z wszystkimi rzeczami, które będą nam potrzebne. Nawet mamy maseczkę. A, to jest dla weterynarza. Tak, a tutaj, co to jest? To jest pielęgnacja kocia. To jest kitkowa. Spróbujemy teraz coś zapakować na prezent. O, nie wiem, czy on był, czy nie, dajcie mi koniecznie nie, to widać, to jest łapki, nie, kwiatki. Ale to weź kilka, bo kilka jest rodzajów prezentów, wrzuć tak? Kilka rzeczy, poczekaj, tak. Poczekaj, najpierw idziemy i zobaczymy, czy kociak w międzyczasie zrobi swoje... O, z siku zrobił. Mówiłem, ale kupę też pewnie zrobi. Tak? No, na 100%. To czekaj, spróbujemy zapakować, tak, w różnych kolorkach. A to chyba standardowa akurat, to się, to ty, tutaj się... Oh. No, mówiłem, że działa. A czy jak kota na tym posadzisz, to on będzie tam jeździł? Nie da się. Nie, o nie. Żyję nadzieję, że to tak połączyli. A my też psiaka na tym położyliśmy na filmiku proponowany, gdzie pokazywałam wam mojego nowego psiaka. Czy ktoś was oglądał ten odcinek? Koniecznie sobie sprawdźcie. No dobra, ja daję temu dodatkowi 10 na 10, bo też naprawdę daję. Wart tego. Ja jestem nim zachwycona. Kitek wreszcie doczekał się swojego pięknego domku. Ja jestem w team psiaki, Kitek w team koty. Wy koniecznie napiszcie i napiszcie, jak oceniacie ten dodatek. Ja daję dosłownie 10 na 10. Buziaki, pa! Na razie!